Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z gry Tasty Planet. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc tak wygląda nasza sytuacja na mapce. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mapek do ostatniej mapki. Siedem mapek do końca, jak wiemy już albo nie wiemy, bo tak mówią widzowie, że ostatnia mapka trwa ponad 23 minuty. Więc ona będzie na pewno osobnym odcinkiem. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj zrobić te 6 mapek. Bardzo by było fajnie, ale jeżeli te będą trwały po 7 czy tam 8 minut, to będziemy musieli to rozłożyć na 2 odcinki. Przechodźmy do gry. Dobra, pierwsza mapka na dzisiaj nazywa się Tree Forts i na brązowy medal trzeba 0,54 sekundy, natomiast na złoty medal 43 sekundy. Więc zaczynajmy. Jesteśmy. Ja tutaj sobie dzisiaj siedziałem, jak włączyłem grę do nagrywania, i zauważyłem, że można grać na klawiaturze i wydaje się to być całkiem fajnym pomysłem, więc spróbuję grać na klawiaturze. Ale co tutaj trzeba zrobić, bo muszę zjeść to, co jest w środku, natomiast nie mogę się dostać do żadnego środka. Chyba, że tutaj przejdę? Nie. A tym jest ten. Halo? O co tutaj chodzi? A tu jest otwarte, dobra, Jezu, nie widziałem tego. Mniejsza, nic nie widzieliście, nic nie pamiętacie, ja tego nie widziałem. Na klawiaturze po prostu troszkę łatwiej się gra. Tak mi się wydaje, bo jest bardziej responsywna. Łatwiej się steruje, jak wiecie, całe życie już jesteśmy nauczeni sterować klawiaturą w tego typu grach. I wydaje się być po prostu łatwiej właśnie w taki sposób. Jeżeli ktoś by to zrobił w 45 sekund, to chyba musiałby mieć wielkiego farta, bo mi się nie udaje. Czy ja mogę zjeść już tutaj coś? Nie. To gdzie jest kolejna ta? Pewnie gdzieś znowu po tamtej stronie syto, nie? Nie, no tu już nic nie ma. Więc powinienem już jakiegoś krzaka móc zjeść. Tutaj będą jakieś krzaki, które będę mógł zjeść? No nie wygląda to zbyt fajnie, ludzie. No nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. To powinno być otwarte, bo dwa były otwarte. A jak nie, to powinien być chociaż taki jakiś krzak, którego mogę zjeść. Na razie nie widzę takiego krzaka. A tu jest, no... I to jest bezsensowne, że to się otwiera. Zamiast... Powinniśmy po prostu urosnąć takiego stage'a, w którym... Aha, bo to on zjada, więc go trzeba tak jakby tutaj przyciągnąć. Dobra, teraz już wszystko rozumiem. Musimy go tutaj przyciągnąć, ażeby on zjadł krzaka i dzięki temu możemy wlecieć tam i zjeść to, co jest w środku. To ma sens. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem. Na pewno by mi to pomogło w jakimś tam stopniu. Tutaj go teraz przyciągnijmy. No chodź. Od góry i zjedz tutaj nam drogę. Dobra, teraz ty się odwróć w tą stronę. Ja sobie wlecę tutaj i zjem tutaj. Aha, i co? Kolejne jakieś tematy możemy poruszyć. Poruszmy temat live'ów. Znaczy jednego live'u. 24-godzinnego live'a, który... Odbędzie się już niedługo, bo już prawie 9000 nas jest. A ja powiedziałem, że live będzie na koniec wakacji, kiedy wbijecie 10000 subskrypcji. Taki był challenge, 10000 subskrypcji do końca wakacji, wtedy macie live'a. Było wielu niedowiarków, ja sam nie dowierzałem, że to jest realne, że to jest do wykonania. Znaczy, no liczyłem na to, tak? Miałem taką nadzieję, zresztą już mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że cały ten challenge był taką formą żartu. Okej, dokończymy na następnej mapce. Tutaj niestety nie zdobyliśmy żadnego medalu i było bardzo daleko od zdobycia medalu, więc przechodźmy do następnej mapki. Machine Laser i minuta 15 na brązowy medal, a na złoty medal minuta. Zaczynajmy. Tak, więc cały ten tutaj challenge... O Jezus! Co to za strzelające koty? Ile ich tutaj jest? Jak ja mam to zrobić, jak one tak aż nawalają mocno? To jest aż wręcz nie do wykonania. Na padzie bym tego nie dał rady zrobić, bo bym cały czas wlatywał w nie. Tutaj jest ciężko, ale jakoś udaje mi się... Właśnie, je w sumie można też na siebie naprowadzić. Wtedy one same siebie będą strzelać. Chyba. A może i tak wcale nie jest. Może się nie da, żeby one same do siebie strzelały. Ale to nie jest ważne. O czym ja mówiłem? O tym całym naszym challenge'u. No i mówiłem, że jak będzie 10 tysięcy, będzie live. Teraz też, kurczę, to wy macie takie... Znaczy wy, czyli widzowie, którzy oglądają Tasty Planet. Macie takie tutaj info, najświeższe info. Jak już też wam mówiłem, moi rodzice pojechali na wakacje, więc ja przez 2 tygodnie miałem wolny dom. Zostaje już tylko tydzień,
bo w piątek, w przyszłym tygodniu rodzice wracają. Więc chciałem zrobić ten live jeszcze w przestrzeni przyszłego tygodnia. Najprawdopodobniej live 24-godzinny z okazji 10 tysięcy subów, albo i bez żadnej okazji, po prostu live, który wam obiecałem i który zrobię oczywiście, wypadnie na przełom środy i czwartku. To dzisiaj jest 6, a jest sobota. W niedzielę 7, w poniedziałek 8, 9, czyli 10, 11, jeżeli dobrze liczę. 10, 11 będzie najprawdopodobniej 24-godzinny stream na moim kanale. I tak, też jest bardzo dużo pytań, gdzie ten stream się odbędzie. Stream odbędzie się na kanale YouTube, stream będzie na YouTube. Ja wiem, że wielu z was to ucieszy. Ja osobiście wolałbym pewnie zrobić to na jakimś innym serwisie, bo jest dużo łatwiej z komunikacją. Nie trzeba, jak chcecie na czacie kogoś zaznaczyć, to piszecie kurde małpę i wpisujecie nick, i to jest dużo łatwiejsze niż komunikacja na YouTubie. Jednak będzie na YouTubie, bo do większej ilości osób to dotrze. No i przechodzimy do kolejnej mapki. Okej, kolejna mapka nazywa się Tasty Tanks, czyli smaczne czołgi. Jak widać, te mapki są dość krótkie, więc myślę, że dzisiaj dojdziemy do zrobimy przedostatnią mapkę i na ostatni odcinek. Niestety, Tasty Planet zostanie nam ostatnia mapka. Minuta 55 na brązowy medal, na złoty medal minuta 30. Zaczynajmy. Tak więc, jak mówiłem wam wcześniej o tym, ten live 24-godzinny odbędzie się na YouTubie. Najprawdopodobniej rozpocznie się w godzinach 15-16. Myślę, że to będzie dobra godzina, bo wcześniej będziecie mieli moje filmiki, będziecie mieli chwilę czasu, żeby je obejrzeć. A później ja sobie też się wyśpię, a później zrobimy to, co należy. Chyba że zrobimy troszkę inaczej. No ale tak planowałem, żeby było o 15 albo 16. Najprawdopodobniej do przełomu tej środy i czwartku nie będzie jeszcze 10 tysięcy subskrypcji, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Już jest praktycznie pewne, jeżeli nie wiem, jakaś katastrofa się nie wydarzy i nagle jakaś drama nie wycieknie i nie przestaniecie mnie subskrybować, to na pewno do końca wakacji spokojnie te 10 tysięcy zrobimy, nawet pewnie więcej. Więc ja już jestem pewny tego wyniku, więc zrobię dla was tego live'a, a dla mnie po prostu jest wygodniej zrobić go, kiedy będę sam w domu, bo no wiecie, jak będę chciał się podrzeć w nocy, będę mógł to zrobić i nie będę przeszkadzał rodzinie wtedy w normalnym funkcjonowaniu. To jest raczej oczywiste. Więc dlatego musicie zrozumieć, że to będzie na przełomie środy i czwartku. A macie wakacje, większość z was, więc dla większości nie będzie to chyba jakimś problemem. A jeżeli ktoś nie ma wakacji, no to przykro mi, ale no nie mam innej. Znaczy, no po prostu tak będzie najlepiej dla mnie. Ten live ma być dla was, ale ma być prowadzony przeze mnie, więc ja też muszę jakoś tam wszystko pod siebie ustawić. Czemu mogłem go... Aha, bo... Kurde, to było takie trochę unlucky, bo mogłem go już zjeść, ale uderzył mnie jedną rakietą i przestałem go móc zjeść. No, co będzie na live'ie? W co będziemy grali? No, pewnie w gry, które pojawiają się na naszym kanale. Znaczy, na naszym może. Okej, nazwijmy to na naszym kanale. Czyli w GTA na pewno pogramy. Pogramy pewnie w jakieś jeszcze inne gry. Pogramy w jakiś horror. Pogramy w moje ulubione gry, przy których ja dużo czasu spędzam, czyli... Najprawdopodobniej dużo będzie Hearthstone'a. Może to was dziwić, że Adrian gra w Hearthstone'a, ale bardzo, bardzo lubię tę grę i gram w nią dość często. Oczywiście z wielkimi przerwami, ale na pewno w to... Znaczy tak myślę, że będziemy w to grać. Przynajmniej w nocy, jak już będzie mi się nudziło, albo nie będzie was na tyle, żeby móc grać w coś innego, to będziemy sobie chillkować przy Hearthstone'ie. No i myślę, że jakoś się dogadamy. No, będziecie mieli jakąś propozycję gry, jeżeli ja będę ją miał, to oczywiście bardzo chętnie, najprawdopodobniej w nią pogram, poza grami typu CS i innymi, których po prostu nie lubię i pewnie nie będę chciał w nie grać. Więc to tyle. No i jestem bardzo szczęśliwy, w sumie nie mogę się już doczekać tego 24-godzinnego live'a. Wiem, że ostatnie dwa odcinki Tasty Planet są poświęcone tylko temu live'owi, ale tak naprawdę to jest taka moja forma komunikacji z wami. Jak widzicie, te gry Tasty Planet to jest bardziej przegadane niż zagrane, więc to jest fajne. Przechodzimy do kolejnej mapki. Tu już niestety jest dłuższa mapka. Solar System Snack, więc 5-10 na brązowy medal, 4 minuty i 5 sekund na złoty medal. Zaczynajmy. O Jezu, jestem w kosmosie. A to w sumie, nie wiem, nie zwiastowało nic tego, że będziemy w kosmosie, no bo w Tasty Planet to tam faktycznie urośliśmy do takich rozmiarów, że
Po prostu staliśmy się więksi niż Ziemia, więc automatycznie wylecieliśmy w kosmos. Tutaj w poprzednim odcinku nie było nic takiego mega, które mogłoby zwiastować to, że będziemy latać w kosmosie. No ale no co, no jesteśmy, to jesteśmy. Czy ja wam coś chciałem jeszcze przekazać odnośnie tego live'a? Raczej nie, no będziemy się dobrze bawić, myślę. Mam nadzieję, że ktoś ze mną wytrwa, tak jak mówiłem, już kilka osób powiedziało, że będzie nawet w nocy, więc trzymam was za słowo. Ja dobrze pamiętam, kto to napisał, dobrze pamiętam. Dużo osób też... O Jezu, no jaki rak, nie mogę trafić. Dużo osób też pisze, że moderatorem zostanie i w ogóle... Moderatorów... Kurde, no mniej więcej was znam na tym kanale, bo o tyle jest fajnie, że jest nas już dużo więcej niż na początku, ale mniej więcej tą komunikację zachowaliśmy. Nieważne czy komunikacja, ja się czuję rozmawiając z wami tak samo, kiedy miałem 100 subskrypcji i teraz by się tak samo aktywni. Teraz oczywiście jest dużo, dużo więcej osób. Kiedyś to było kilka aktywnych osób, teraz jest was naprawdę bardzo dużo. Ja staram was się pamiętać, staram, znaczy nawet nie staram się po prostu, no kiedy odpowiadam codziennie na wasze pytania po dwie obecnie, no myślę, że dziennie dwie godziny. No może mniej, ale tak średnio dwie godziny spędzam na odpowiadaniu komentarzy, więc po prostu zaczynam was pamiętać, a niektórych znam, znaczy znam, no kojarzę troszkę lepiej z live'ów Matiego, tutaj sobie czasem śmieszkujemy z komentarzy, sobie śmieszkujemy i tak dalej, więc ja mniej więcej wiem, kto jest zaufany. Live'y Matiego też dały dużo, dużo do myślenia, bo tam też są nasi widzowie, tak? Mniej więcej mamy podobnych widzów, ja i Mateusz. I na jego live'ach są moderatorzy, których razem znamy i których razem akceptujemy i mniej więcej im ufamy. Myślę, że ludzie wiedzą o kogo chodzi i z kim mają do czynienia. No i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko tutaj się rozegra. No ja jakiejś większej moderacji nie potrzebuję, bo to też wiecie, nie będzie tam miliona osób najprawdopodobniej, a tych live'ów też najprawdopodobniej jakiejś większej ilości nie będzie, chyba że naprawdę mi się spodoba i wtedy będziemy live'ować. Więc to będzie taki jeden wybór i bardzo bym prosił, by mi było bardzo przyjemnie, gdyby osoby, których nie wybiorę, się po prostu nie obrażały, no bo to wiecie, ja bym bardzo chętnie dałbym moda wszystkim aktywnym osobom, ale no to tak, to nie ma zbytniego sensu, no nie ma po prostu sensu, no i tyle. Więc sprawa modów już chyba jest rozwiązana, ja już mam kilka pomysłów w głowie, zobaczymy czy te osoby w ogóle się zjawią na live'ie, już kilka aktywnych osób już potwierdziło swoją obecność, więc mniej więcej myślę, że wszystko będzie dogadane, a jeżeli nie, to będziemy sobie tam to wszystko dogrywać na miejscu. No 24 godziny, ale ładnie, 24 godziny, Jezu, no ciężko się trafia, jak tak jest szybka ta piłeczka. 24 godziny, co to było, Jezus, w gardle mi zaschło. 24 godziny to jest naprawdę dużo czasu na rozmowę i na testowanie różnych rzeczy, więc ja teraz muszę poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby wszystko potestować, czy tak naprawdę ja będę w stanie odpalić tego live'a, bo ja wam już live'a obiecałem. A ja nie wiem, czy mój internet tak naprawdę sobie poradzi z live'owaniem. Mam nadzieję oczywiście, że tak, więc nawet jak w słabej jakości, to i tak się pojawimy. Chociaż nie powinno być tak naprawdę z żadnych problemów z tym. Myślę, że skończymy już temat 24-godzinnego live'a. Na dniach pojawi się dokładna informacja na kanale, co, jak, gdzie. I tyle. Skończmy już temat 24-godzinnego live'a, bo niektórych to może nudzić. Ale no po prostu to jest taka rzecz, która... Na której mi zależy, na której wielu z moich widzów też zależy, bo to był taki challenge i to wy tak naprawdę stworzyliście ten challenge. To wy spełniliście ten challenge, bo tak naprawdę liczba subskrypcji na moim kanale nie jest... No, może gdzieś tam po części jest, ale w większości jest po prostu zależna od was, od osób, które chcą mnie subskrybować. I to tylko dzięki wam mamy te 10 tysięcy subskrypcji, których jeszcze nie mamy, ale na pewno w najbliższej przyszłości już będą. A więc to jest ważne dla mnie, żeby to wyszło i żebyście byli zadowoleni. Wiele osób wątpiło w to, że będzie ten live. Pamiętam te wszystkie pytania, czy... Mano, czy ty nie zapomniałeś o tym, że live'a chcesz zrobić? Albo inne tego typu. Co tutaj mam zjeść? Bo nic nie widzę do zjedzenia. A, okej. Okay. Właśnie, więc takie powątpiewania. Pamiętam w
tym filmiku, w którym powiedziałem, że robimy tego live'a, znaczy, że robimy ten challenge, w sumie mało z was wtedy zauważyło w ogóle, że ja takie coś powiedziałem. To było kilka komentarzy, że mano, ty nawet 5000 nie masz, jak ty chcesz w 2 miesiące niecałe, w 1,5 miesiąca zrobić 10 tysięcy subskrypcji. To jest niemożliwe! I ja tak mówię, no... Kurde, zobaczysz, że jest możliwe, chociaż tak powiedziałem bardziej prześmiewczo, bo... Nie no, ja wierzyłem, powiem tak, wierzyłem, że będzie te 10 tysięcy subskrypcji, inaczej bym tego nie mówił. Ale no nie liczyłem, że to będzie tak szybko, bo nawet miesiąc jeszcze nie minął. Ja sprawdzałem wczoraj, ten filmik, w którym ogłosiłem tego... Ten challenge dodałem 11.7. Jak to nagrywam, jest 6.7. A mamy już 8900 praktycznie subskrypcji. Więc no widzicie. Samo przyszło. No to wszystko dzięki wam. I co tutaj? No tutaj zjadamy powoli universe. Nie wiem, czy już zjadłem ziemię, czy nie. Wydaje mi się, że tak, nie? Bo tutaj jak już jesteśmy przy takiej wielkim jakimś Wenusie, czy czymś tam, to nie powinno... A nie, to już słońce jest, kurde, no to... To już na pewno ziemia została zjedzona. Tutaj mamy, kurde, to... Tutaj kolejny Neptunka zjedliśmy. Ziemię by się przydało znaleźć. A może już ziemia została zjedzona? No kto wie, tutaj mamy Solar System, więc musimy poszukać. Ale wydaje mi się, że już zjedliśmy. Jupitera zjedliśmy, kurde. Co tutaj? No nie, no myślę, nie wiem już. Chyba żadnej planety nowej nie znajdziemy. No w sumie powinniśmy gdzieś tam bliżej tego Słońca. Mniejsza, no kończymy niedługo. Powoli kończymy już. O, jest? Nie, to był Uran. Dobra, mniejsza. No zjedzmy to wszystko. Kiedy będę mógł zjeść Słońce? Ale to już chyba nie w tej mapce. Tak mi się coś wydaje, że to... Słońce będzie do zjedzenia w przyszłych mapkach. Ale naprawdę nie mogę sobie wyobrazić, jak będę musiał grać 23 minuty na jednej mapce. To będzie ciężkie bardzo, bardzo ciężkie. Dobra, ten odcinek trwa już dłużej niż średnie odcinki. Staram się robić te odcinki mniej więcej po 15 minut. Nie chcę robić dłuższych odcinków, po prostu, no nie widzę w tym sensu. 20 minut to dla mnie maks tak naprawdę, a teraz musimy zrobić dłuższy odcinek, bo ta mapka kolejna już jest na 2 minuty, mniej więcej 3 na mój ten. Kolejna nie wiem tak naprawdę na ile, ale nie chcę zostawiać dwóch mapek na osobny odcinek czy coś, bo to by nie miało sensu. Więc Laser Shuttles, 2 minuty 15 na brązowy medal i minuta 48 na złoty medal, zapraszam. Dobra, jesteśmy już tutaj na tej mapce, jak widzicie, tutaj jakieś stateczki do nas latają i one mogą się, z tego co zauważyłem, rozwalać. Patrzcie, teraz na przykład wleci w to. Albo i nie wleci, może wleci, no wleci. Aha, no tamten wleciał, widzieliście? Więc można je rozwalać, znaczy one same się rozwalają. A my musimy szukać mniejszych rzeczy do zjedzenia. No, więc jakoś to idziemy, tutaj sobie latamy, mamy 4 metry, chociaż przed chwilą mieliśmy znacznie więcej. No i powoli zbliżamy się do końca. Jestem ciekaw, ile ta przedostatnia mapka będzie miała. Mam nadzieję, że nie za długo, bo jak przedostatnia mapka będzie miała znowu 7 czy 8 minut, to ten filmik będzie miał 30 minut i następny też będzie miał 30 minut. To będzie złe! Znaczy, może dla was dobre. Nie wiem, czy wy lubicie takie długie filmy. Ja osobiście nie lubię strasznie długich filmów, dlatego też moje są krótsze, po prostu. Ja nie mam czasu, żeby siedzieć pół godziny i oglądać film. Wolę sobie obejrzeć takie 15-minutowe. No i tyle. Tutaj taka moja anegdotka tutaj. Jezus, jak one są, no... Agresywne są strasznie te statki. Mamy już ponad 5 metrów, możemy te mniejsze asteroidy zjadać. Takie już nawet średnie asteroidy zjadać. Zobaczymy, co będzie dalej. No tutaj niektóre są szybsze, niektóre są mniej szybkie, niektóre są większe, niektóre są mniej większe. I tak dalej, no. Statki pojawiają się coraz większe, coraz częściej, nie no, większe chyba nie, ale coraz częściej. Tutaj kolejny przybył, tam będzie kolejne kilka. O, no i jest fajnie, jest fajnie. Tutaj kolejne się rozwaliły, więc spoko. Ja to zawsze wam powiem, się nagadam na tych odcinkach z Tasty Planet, potem mnie gardło boli, bo... No przerwy na picie oczywiście jakieś są, ale nie zawsze i często mam dużo do powiedzenia. Tu się mówi i tak właśnie jest, no tak jak już wam kiedyś mówiłem, kiedyś sobie, o mogę zerać już statki, kiedyś sobie nie wyobrażałem, żeby robić właśnie tego typu odcinki. Moim takim przewodnim pomysłem kanału były funny moments, czyli ja sobie gram i kiedy coś tam śmiesznego się dzieje, to komentuję, kiedy nie, to po prostu siedzę cicho i się nie odzywam. Dużo się zmieniło od tego czasu, co tak szybko?
Aha, bo to i takie krótkie było. Dobra, zobaczymy, ile będzie miała ostatnia mapka. Proszę, mniej mało. 6,45. To dużo. To dużo. Ale musimy to zrobić. Zaczynajmy. Dobra, jest nasze... Mamy ile? 313 megametrów. Jest nasze słońce. Aha, tu jakąś gwiazdę zjedliśmy. Dobrze, więc będziemy zjadać gwiazdy. Aż na końcu zjemy słońce. Nie no, myślę, że... Patrzcie, ile one nam dają, kurde, meganometrów. Bardzo dużo. Zjadajmy te wszystkie gwiazdki. Jesteśmy bardzo małym tutaj jeszcze gu. Ciekawe, gdzie nasz profesorek, co tam się z nim dzieje jeszcze. Czy on jeszcze w ogóle istnieje? Raczej nie, bo już zjedliśmy ziemię. Chociaż oni byli w przyszłości, nie? To mogli, kurde, jakoś się tam eksportować na inną planetę. Ale czy ja zjem teraz w ogóle wszystko, co istnieje na świecie? Czy ja całą galaktykę zjem tak naprawdę? To tak może... Czy to już jest słońce? Patrzcie. Tak, zjadłem słońce. Słońce było taką malutką kropeczką tylko. Jest ciekawie, naprawdę jest ciekawie. Są dużo większe gwiazdy, jak widzicie tutaj. Nie wiem, czy w prawdziwym życiu, najprawdopodobniej też. Nigdy nie byłem żadnym zapaleńcem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ale moja dziewczyna Gabrysia jest, więc jej pewnie by się spodobało zjadanie czerwonych gigantów. No mi oczywiście też się podoba, no jakby mogłoby mi się nie podobać. No Jezu, jak nienawidzę, jak się robisz taki mały. Bo nie mogę trafić, no halo. Na klawiaturze się gra troszkę fajniej i troszkę przyjemniej, ale tak czy siak, no jest ciężko trafić w takie małe rzeczy. Jestem ciekaw, czy jest taki jakiś kozak, który zrobił wszystko na złoto. Znaczy, to w sumie nie byłoby jakieś trudne. Aha, kolejne pytanie, które często zadajecie pod tą serią, czy będę robił bonusowe odcinki, znaczy bonusowe mapki, bo są tutaj bonusowe mapki. Za tam zdobycz iluś tam medali dostajesz nową mapkę. Nie będę tego robił, no to już najprawdopodobniej, sam nie wiem, ale wydaje mi się, że to są te same mapki, po prostu jakieś tam coś tam, coś tam, no. Więc bonusowych mapek nie będziemy robić, przejdziemy tylko po prostu te podstawowe. Ja wiem, że mówiłem, że będę tęsknił za tą grą i w ogóle, ale no nie do takiego stopnia, że będę przeciągał tą serię w nieskończoność. No skończy się, to się skończy. Ten filmik, gdybym wiedział, ile trwa poszczególna mapka, pewnie bym podzielił na dwa filmiki, a tak to macie jeden filmik dłuższy. No i tyle, no i co ja wam więcej mogę tutaj powiedzieć? Myślę, że będziecie się cieszyć. Mam 20 astronomicznych unitsów. Units to nie wiem, co to znaczy po polsku. Znaczy wiem, ale nie wiem, jak to nazwać. I tyle. Hyper Gianta zjadam. Czy są tutaj jeszcze jakieś inne? Może czarne dziury? Czy to jest czarna dziura? Tak, to jest czarna dziura. Dokładnie, widzicie, pomyślałem tylko o tym. Ta czarna dziura zjada Hyper Gianty i zaraz będzie największa na świecie chyba. Chyba do tego to dąży, co? Tak mi się wydaje. Czy ona też rośnie, czy tylko ja rosnę? Ciężko mi stwierdzić. Jeżeli ona rośnie, no to trochę przypał. Bo nie, raczej nie rośnie, no bo ja cały czas rosnę i zaraz ją będę mógł zjeść najprawdopodobniej. Taką czarną dziurę to ja chętnie przyjmę sobie na kolację. Czemu by nie, no wiadomo, nie pogardzę absolutnie. Nigdy, darmowym żarciem mogę już zjeść czarną dziurę, super. Co to są? Nebula, nie mam pojęcia, co to są nebule. Kurde, no i w takich chwilach warto się znać, to pewnie są jakieś takie układy gwiazd i w ogóle, no tak to wygląda. Jakieś wielkie, zielone, śmieszne rzeczy. Zjadam, rosnę, jak w prawdziwym życiu. Patrzcie, jak to szybko się na tym rośnie. Czyli będzie jeszcze... właśnie o tym chciałem powiedzieć, że będzie jeszcze rozwydrzenie mapki, jeszcze większe rzeczy będą do zjedzenia. Tutaj, patrzcie, jaki gigant, zjedliśmy i urośliśmy dwa razy. Jezu, tutaj już bardzo szybko się rośnie, patrzcie. Ale to jeszcze nie jest maksimum. Coś będzie jeszcze dużo większego, na przykład to jest duże. Ale nie jeszcze aż tak dobra, to jest duże, to... Trzeba zadać te takie większe rzeczy, dzięki temu się po prostu szybciej rośnie. Pum. No pięknie. Dobra, pojawiły się jakieś nowe świecące rzeczy, no po prostu zaskakuje mnie to wszystko. Z dnia na dzień jest coraz ciekawsze. Coraz odpowiedniejsze, nie wiem, co to znaczy. Jak to się nazywa? Star Cluster, nie mam pojęcia. No to jest jakiś zbiór gwiazd chyba, nie? Tak mi się wydaje. Czy to już jest takie... To przed chwilą było takie ogromne, a teraz już jest na porządku dziennym. Już mi się język plącze od gadania. Ile dokładnie gadam? 27 minut. Wiem, u was będzie troszkę krócej, ale ja już tyle nagrywam, więc...
No, powiem wam, że dość ciekawie się robi. Dawno nie nagrywałem aż tak długo, ciągle gadając samemu do siebie, wiecie. Uj, ale fajne. Ale fajne. Aha, czyli ja muszę go podgryzać go po różkach, wtedy będę mógł go tak jakby, wiecie, zjeść więcej jego. No zjedz to, no co ty. Latam sobie tak w kółko, no i będę próbował to jeść, no już coś tam podgryzam powoli. Jeszcze nie za dużo, ale no z każdym okrążeniem jestem coraz większy, więc coraz więcej podgryzam. Myślę, że to dobrą tak nie... O, no i teraz już mogę, patrzcie, już większość mogę tutaj podgryźć. Większość mogę zjeść, jestem już naprawdę olbrzymem, zjadłem nawet to. Galactic Matter, okej, czyli coś tam. No dobra, zjedz tego małego gówniaka. Jezu, to są jeszcze większe rzeczy niż tamto. To są całe galaktyki. Ludzie, co tu się dzieje w ogóle? Galaktyki. Spiralną galaktykę, to jest eliptyczna galaktyka. Za mądre są te gry na dzisiejsze czasy, za mądre, chociaż tak naprawdę ta gra jest chyba dość stara, nawet nie wiem kiedy została stworzona, ale jest dość stara. No to ja już gram to 6 minut, to się wydaje jakbym grał w tą mapkę 28, a wyobraźcie sobie, że wcale mi się jutro albo pojutrze nie będzie wydawało, że gram w jakąś mapkę 28 minut, tylko faktycznie będę musiał w nią grać 28 minut. Jak bardzo lubię tą grę, to bardzo się boję tego dnia, kiedy będę musiał przejść tą finałową mapkę, która będzie naprawdę bardzo długa. Ale może być ciekawa, no mam nadzieję, że twórcy tutaj zadbają o to, żeby mapka nie była nudna i monotonna, tylko żeby cały czas coś się zmieniało. Już mi ręka boli od klikania. Ale nie marudźmy, mano, nie marudź, graj tu ładnie, zjadaj, już prawie kończysz, prawie doszedłeś, hi, do końca mapki. Bardzo śmieszny żarcik jak zawsze z mojej strony. Dobra, tutaj na tych urośniemy i to już będzie końcóweczka, patrzcie tutaj, 1, 2. To się nigdy nie skończy, serio, tu będziemy... Naprawdę, oni by mogli tak to w kółko robić. Nigdy byśmy tego nie skończyli. Czy jak zjem tą tutaj, to się skończy, to wszystko? Koniec chcę już, halo. Czy tu już koniec będzie, patrzcie, koniec, jest. Jest! All the way down, czyli ostatnia mapka, która na złoty medal trzeba 21 minut i 20 sekund, a na brązowy 27 minut, więc do tego trzeba doliczyć jakieś 1000%, więc pewnie w 35-40 minut ja to zrobię. Ha, muszę się na to przygotować, więc ja na spokojnie się do tego przygotuję, to już będzie w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za ten bardzo długi odcinek jak na Tasty Planet. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że ktoś wytrwał do końca. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w dół, w górę. Jeżeli ja wam się spodobam, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.